Jakie życie pokręcone jest, kurde, powiem wam, że czasem przychodzą problemy, których nie da radę szybko rozwiązać i człowiek się denerwuje. Pewnie wiecie, o czym mówię. Czasami na własne życzenie takie problemy są. Czasami nie ze swojej winy. Jest jakiś skuter, zasuwa. Siema. Ścigacz, patrzcie, ale mam szczęście. Dobrze, że becinę mam cały czas w gotowości. Jak są problemy, można się przejechać. Chciało mi się dzisiaj wyjechać, ale mówię, kurde, ja raz, jak nie wyjedziesz, to te problemy ciebie przygniotą normalnie. Dobrze zrobiłem, że wyjechałem. Ten nie chciał mnie puścić. Motocykl, taki wyjazd dużo pomaga w takim stresie, jak człowiek się kurczę zestresuje, nadenerwuje życiem, no bo takie życie jest, nie? Raz do przodu, raz do tyłu. Tym bardziej, że teraz jest piękna pogoda, ciepło, wiosna na 100%. No jakbym nie miał motocykla, no to masakra normalnie, się chyba, nie wiem, siedział w domu, zamartwiał, a na motocyklu nie idzie się zamartwiać. Może jeszcze kogoś spotkam, może z kimś jeszcze się polata. Nigdy nie idzie przewidzieć.
nie myślcie sobie, że jeżeli ja prowadzę kanał na YouTubie, czyli ja nie mam problemu. Też mam. Wiadomo, ja ich na filmach nie pokazuję, ale mam. Tak jak każdy. Żyję tak samo jak każdy z was. Myślałem, że paliwa mam mało, ale coś tam jest. Beta, czysta potarga, elegancka. Szkoda jej ubrudzić teraz. Nie, piździka nie wpuszczą. Peugeot, wpuścisz piździka czy nie? Może wpuści, może nie, ale zobaczymy. Obstawiam, że puści, dziękuję. Tu jest takie skrzyżowanie, gdzie jeden drugiego wpuszcza. Południowy rajd po mieście w poszukiwaniu motocyklisty. Na kole, no tu w mieście nie da rady. Muszę jechać na tą boczną ulicę moją. Ale pojadę. Słuchajcie, no moje miasto nie jest za wielkie. Siema. Siema! Poznałem! Poznałeś? Po motorze. A. Oglądam. Super. Nagrywasz? Nagrywam, no. O, no i super. Będziecie na odcinku. Pięknie. Siema. Wyjechałem się odstresować, wiecie? Chyba. Życiem. We dwóch jeździcie? Co? Kilka razy też cię widziałem wcześniej. A. No właśnie, wiesz co, czasami przejadę, nie, i ktoś mi pisze pod filmikiem, a słuchaj, widziałem cię właśnie. Siema. Zostawiłeś. A ja schowam, bo ty mi tego. Będzie na YouTubie? A jak? Musi, nie? Jaki kanał? Black Opsa. O, tak jak tu, patrz. Byliśmy na targach, beta czysta po targach jest. Oglądałem, tam był odcinek z targu. No, jeszcze będzie nie jeden, bo tam dużo tam nagrywałem z widzami. Ale powiem ci, tych widzów to mam zajebistych, nie? Nie spodziewałem się po prostu. Jeden to przyjechał prawie 400 km, nie? Z rodzicami. No. A jedni przyjechali, to tak. Dziadek ogląda, ma 70 lat, nie? Ojciec ma 50 i syn ma... chyba, nie wiem, 17. Cała rodzina przyjechała. Ale fajnie, fajnie. Ja się decyduję nad zakupem jakiegoś moto, bo teraz to tylko rower. A co myślałeś? Na ulicę, czy...? Właśnie na ulicę bardziej, bo teraz 14 kończy na ten pod AM, nie? No. 50 sobie myślę. Jakąś 50, nie? Albo supermoto, albo po prostu skuter, żeby sobie do szkoły dojeżdżać. No, skuter. Albo nawet na takich kołach też możesz, śmiało. Tak? No pewnie. Najbardziej myślałem nad Yamahą Aeroxa. O, to jest fajny, skuterek fajny, no. I do dojeżdżania takiego po mieście też fajnie. No. I trochę mocy ma też, nie?
nie jest taki, wiesz, można go tam zmodyfikować trochę. Ja też mam skuter tego Dragstera. Italjeta 180. Czasem też nim wyjeżdżam. Miło było spotkać. Trzymajcie się. Pozdrawiam mamę. Nara. Dobra, okej. Okay. Pytacie mi się często o moja beta, nie jaki V-Max. Słuchajcie, na motocykl nie patrzcie, nie patrzcie na V-Max. Liczy się moc, jak ciągnie od dołu. Ja rozumiem, że dopiero zaczynacie tą przygodę z motocyklami i kładami. I właśnie te osoby, które zaczynają, no ciągle pytają, a V-Max, a V-Max. To nie ma znaczenia, żeby się dobrze bawić na motocyklu. Teraz kupujemy Tomkowi skuter, nie wiem ile on tam poleci, z 4 dychy, 45, a będzie świetna zabawa, słuchajcie. A jeżeli chodzi o enduro, to ten V-Max to jest wam w ogóle niepotrzebny. Ważne, żeby to się wszędzie wdrapywało. No, trochę wieje tutaj. Walka z wiatrem będzie. Była fajna pogoda, wczoraj nie wiało. Ale wczoraj to nie miałem w ogóle weny, żeby wyjść. Absolutnie. Pięknie, pięknie chodzi. A szkoda, no tu skrzydeł nie rozwinę przy takim wietrze, ale chwilę pojeżdżę. Wiedziałem. Na pewno słyszycie w mikrofonie, jak ten wiatr napierdziela. W mieście wiało. No ale tu będzie jeszcze bardziej wiało. Powiedział, ale mógłby zatrąbić. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No, w sobotę wlatuje nowy krosik do nas. Siema.
latamy. Siema. Przestraszyłem się. Oj, to przepraszam. Ale spoko, luz. Zajebisty spek. O, cię panie. Tego to się idzie przestraszyć.